siemka, z tej strony prosto. Koniec tej przygody. To koniec? Serio? No bo ona to wygląda, nie? Nie, chyba jednak nie koniec. What you doing there, goofball? Ja pierdolę, co tu się odjebało? Ej, proszę powiedzcie, że to nie są zwity. Crutches. It was in the creek down by the shack. I thought I wouldn't get it, but Rosie jumped right in and dived out of the water. It's all wet now. You know what? You keep it if you want it. To jest właśnie moja odpowiedź na te. Put it in our room. I have a surprise for you too. Come with me. I want to show you something. Huh.
So, what do you think? Jezus Maria. It's for me? I na co był ten płacz? Help me put it together. Na co był ten płacz? Powiedzcie Come on, mi. Let me push you. Czekajcie, muszę wziąć pada, bo ja nim rzuciłem dosłownie na kranie z biurka, bo nie mogłem w to uwierzyć. Ja pierdolę, Clementine żyje. To lepiej się skończyć nie mogło. Naprawdę. To najlepszy dzień w moim życiu. Dosłownie. Dosłownie. You're the best, Clem. It's gonna get cold! Come on, let's go eat. We're coming! Nawet nie wiecie, jak bardzo, jak wielki mam zacierz na mordzie. Jak ja się cieszę, że to tak się kończy właśnie. Cieszę się, że Louis jest szczęśliwy również, mimo że on chyba również stracił najwięcej. Idiot. Znaczy najwięcej, no, w sumie stracił język najbardziej. Boże. Ja w to nie wierzę, naprawdę. Yeah, that's the spot. A sim says he saw 10, 15 of them, a little bit past the old safe zone. I want you to go. You're the boss. We need to know who they are. Maybe even see if they're willing to trade. Just keep your distance until you can make a call. Who are? A group of survivors out beyond the old safe zone. Some kind of caravan. Are they bad people? How about you back me up, and we'll find that out together. Word on the street is you're a good running buddy. Best. Sending Violet's smart. She knows what she's doing. Back at you, kid. That's why I want you to come with. It'd make me feel a lot better if you went. This is the part where you tell me you'll be really, really careful. Ostrożny.
You okay? Just getting tired. Hey, walk with me a sec. Boże, Clementine już w trzecim odcinku wyglądała tak okropnie, sorry. Że już stwierdziłem, że nie ma dla niej ratunku. I'm gonna need these to go anywhere, and if we ever had to run. Lepsze to niż cię stracić. Zrobię jej nową nogę. It's okay. I'll make you a new foot. Oh yeah? There must be a foot making book somewhere. I'll ask Willie. Okay. Find me the foot book. No. All this. It's worth it. Było all those warto. Times you would ask me if we'd find a home. All I could ever tell you was, we'll see. And your face would ale fill every nie single wierzę, time. Że Telltale Games zrobiła nas takiego chuja, naprawdę. I told myself. I że my się na to nabraliśmy, naprawdę. I never had a plan, I never knew where we were going. I never knew anything. I just racja. Fought and fought and fought. And hoped you didn't notice. Hope we'd find something before you did. Did I do a good job? No pewnie, że się dobrze spisałaś, ja pierdolę. Dla mnie Clementine w całym uniwersum The Walking Dead. W całym uniwersum The Walking Dead według mnie Clementine jest top jeden, naprawdę. Are you crazy? Maybe a little. A lot more than a little. Ona tyle przeżyła, tyle już widziała, że ja naprawdę się dziwię, że ona ma jeszcze jakąkolwiek psychikę. If you had, I'd be dead. I was right to trust you back in the cave. To make the hard calls even when I couldn't. You'll have to be strong for the both of us. Ej, ja w ogóle jestem ciekawy, czy jakbym zostawił Clementine. For everything. You're welcome for everything. To czy ona by się przemieniła? Czy może mimo wszystko AJ by odciął jej tą nogę, czy no tak jakby ją niby zabił? O matko. Nie dostałem osiągnięcia, więc chyba to jeszcze nie koniec, tak mi się wydaje. A my jeszcze pewnie do pokoju pójdziemy swojego. Że tak wygląda zakończenie gry. Znaczy, tak wyglądają napisy końcowe. Still not beaten team. No, powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się takiego końca. Aż takiego, że
Telltale Games zrobi nam taki pstryczek w nos i że jednak Clementine oraz AJ przeżyli. Clementine niestety no, straciła nogę, co jak co, ale no... Okej, in you go. Ważne, że żyje. Możesz wykorzystać ozdoby w swoim pokoju. I wonder who you used to be. Home at last. That looks like it tastes bad. I won't lick it. I won't. I don't know how this works. This seems like really hard drawing. I'll ask Clem later. Ogólnie... A nie, myślałem przez chwilę, że ta kurtka, którą miała Clementine w poprzednim odcinku, dała AJ-owi. Ale to jest po prostu podobny kolor. To chyba nie jest żadna kurtka z tego, co widzę. Why did Clem collect so many skulls? Połóż czapkę Clementine przy oknie, jak skończysz. It's like Lewis in a box. Ty co szczekasz? Go Erickson! I still don't know why you say that. It's too bad he won't be able to draw another one. No, I hope you have extra crayons wherever you are, Tin. You know what? I'm a great artist. You hear me, Rosie? Oh, great. It's so cool looking. I wonder if it has magic powers. A, jeszcze Life is Strange sobie zaczniemy, czy coś, nie wiem. Life is Strange 5. Never gonna die, huh? That's lucky. Umieść Kalalalafior. Hey there, Alvin Jr. You ready to rock? Spójrz na burak. Beat Nick. Disco typowy broku. You're so cool, Disco Broccoli. Like, the coolest. I wonder if you're hungry for bugs. They're dead by flowers. I'll pick some more. Omar didn't want this back. He said, well, it didn't work, did it? Even if I could eat you,
I wouldn't do it. You're too cool. Coś jeszcze? Colin never explained what is disco. Well, I'm just getting myself hungry. Can you see through those? They look like glasses, but like bad. Coś mi się wydaje, że z tym jest jakiś. I bet you've seen a lot of things, huh? I've seen things you people wouldn't believe. Toy airplanes on fire off the shoulder of McCurl Ranch. I watched canned beans glitter in the dark near that one train station with a dead couple Clem tried to guilt me about. All those moments will be lost in time, like tears in Omar's stew. Time to die, Marlon. Clem said she'd teach me to ride someday. I gotta get bigger, fast. No. Ej, szczerze mówiąc, Clementine mogłaby sobie cały czas na koniu jeździć i nawet strzelać, nie? Albo zabijać. This is a good one. Like it's protecting us. Dobra, czy my tu mamy jeszcze coś? Chyba nie. Dobra, słuchajcie. Umieśćmy czapkę Clementine na naszym kredensie. Jestem gotów. Thank you for playing. Dziękuję za taką zajebistą grę, naprawdę. Ile ja się w tej grze wypłakałem. Boże. Savior. Odblokowano osiągnięcie. Typowo. Sprawiłaś, że Louis czuł się wstrząśnięty. Louis poczuł się zniechęcony, kiedy wolałaś spędzić czas z Violet, a nie z nim. Przeżył traumę po schwytaniu i był zrozgotany po śmierci Tena. Sprawiłaś, że James czuł się rozdarty. James był wdzięczny, że uszanowałaś jego przekonania i oszczędziłaś szwendaczy. James był w niebo wzięty, kiedy uznałaś, że szwendacze mogą być czymś więcej. Jamesowi ulżyło, kiedy obiecałeś, że nie pozwolisz, aby AJ stał się zabójcą. Czekajcie, bo mi cały czas gałka się wali. Ten nie żyje. Ten był szczęśliwy, że chciałaś znaleźć się na rysunku życia po śmierci. Był rozgoryczony, kiedy nazwałaś Marlona tchórzem. Ten był pełen nadziei, kiedy opowiedział wszystkim, że według niego epoka szwendaczy kiedyś się skończy. Lily nie żyje. Lily myślała, że uda jej się przekonać cię do dołączenia do niej. No nie, Lily, niestety. Natychmiast dostrzegła, że AJ mógłby być dobrym żołnierzem.
sprawiłaś, że Violet czuje się ukochana. Violet uradowało twoje wyznanie uczuć. Chciałaś się mścić, kiedy bandyci zabrali Louisa. Violet była zawstydzona, kiedy nie chciałaś dowiedzieć się, dlaczego trafiła do Ericksona. Żałowała tego, co stało się z Stanem. O kurde, nie zebrałem jednej znajdźki. Dobra, prawdopodobnie zobaczyliście mimo wszystko tą znajdźkę zaginioną. Dlatego ja nie dostałem trofeum też. Czego nauczyła mnie Clem? W nowym miejscu najpierw trzeba sprawdzić wszystkie okna. Jak ktoś próbuje cię okraść, można go zabić. Zawsze celuj w głowę. Spanie w łóżku jest dużo lepsze niż spanie na ziemi. Kiedy przepraszasz, bądź szczery, nawet jeśli to bardzo trudne. Zabicie Marlona było złe, bo nie był zagrożeniem. Lily też nie była zagrożeniem, ale zabicie jej było w porządku. Można się pogubić. Raczej nie bekaj i nie piecz przy jedzeniu. Można, jeśli to zabawne. Trudno jest za coś odpokutować, ale ludzie w końcu ci wybaczą. Nieładnie jest zabierać rzeczy innym. Kiedy się boisz, po prostu spróbuj to przezwyciężyć. Potwory kiedyś znikną. Kiedy ktoś pyta, czy opowiedzieć ci o czymś złym, co zrobił dawno temu, powiedz nie. Zabijanie nie jest łatwe ani przyjemne. Traktuj je poważnie. Jak dorośniesz za szybko, możesz się wydawać straszny, ale ludzie i tak zaufają, że podejmiesz dobre decyzje. Czasami można torturować ludzi. Trudne decyzje są zawsze niesprawiedliwe. Jak masz traumę, przywal jej w zęby. W Szwendaczach nadal mogą być ludzie, ale nie wiemy tego na pewno. No i wszystko od nowa. Może tu nie piszę, jak inni ludzie mieli. No ale takie właśnie wybory podjęliśmy. Patrzcie, tutaj też mieliśmy właśnie ten romans z Louisem. No tutaj zabiliśmy akurat Abla. Tutaj nie zabijaliśmy szwendaczy. Tutaj powiedzieliśmy AJ-owi, żeby jednak zaryzykował. I patrzcie! Jakbyśmy nie zabili Lily, to ona zabiłaby Jamesa. Ja nie mogę. Jednak dobrze, że to zrobiłem. Patrzcie, można było też zabić Violet lub Louisa. Jakbyśmy nie zastrzelili Tena. Ale patrzcie, tutaj chyba zawsze, nieważne co by się działo, Alvin Junior
I tak by nam odciął tą nogę. Bo tutaj mamy pasek na całości. No i patrzcie, tutaj ten mógł przeżyć też. Ale szczerze mówiąc, ja jestem szczęśliwy, że przeżył Louis przede wszystkim oraz Violet. Bo ten, no naprawdę, był dzieckiem. Wiem, że jeszcze miał jakieś tam nadzieje, bo jeszcze nie znał świata do końca. No i niestety skończył jak skończył. Słuchajcie, to po prostu była totalna miazga. Ja naprawdę żałuję i jest mi przykro, że gra już właśnie się skończyła. Naprawdę jest mi smutno, ale z drugiej strony może to lepiej, bo chcę takie zakończenie. Chcę właśnie takie zakończenie, że jednak Clementine i AJ przeżyli razem, mimo swoich straconych kończyn, oczywiście, no licząc tutaj tylko Clementine, Alvin akurat nie stracił żadnej kończyny, no ale wiecie, o co mi chodzi. Grafika zdecydowanie na plus. Swoboda. Swoboda w samej grze już jest nawet lepsza. Znajdki tutaj były zdeczka niepotrzebne, ale no już przymkniemy na to oko, bo przynajmniej pod sam koniec mogliśmy sobie popatrzeć na te wszystkie znajdki, mieć z nimi każdą interakcję i to było naprawdę niesamowite. Jest to troszeczkę też rewolucyjny The Walking Dead. I szkoda, że właśnie na tym rewolucyjnym skończyli, bo mogliby jeszcze bardziej to zrewolucjonizować kolejną częścią, ale no już nie ciągnijmy niczego na siłę. Jest jak jest, skończyło się i koniec. Jeśli chodzi o każdy epizod, czekajcie. Odcinki. Czekajcie, wezmę sobie ten na pierwszy. Dość tułaczki. No tutaj byliśmy na tym dworcu, poznaliśmy całą tą ekipkę. Był bardzo szokujący koniec i troszeczkę taki, what? Dlaczego? Więc no. Tutaj rzeź niewiniątek chyba była też dosyć w porządku. Powrót Lili. Postaci, która była w pierwszym sezonie i w połowie pierwszego sezonu po prostu sobie uciekła. Lub mogliśmy ją też zostawić. Oczywiście u mnie to akurat wyszło tak, że mimo wszystko wziąłem Lili ze sobą. Nie chciałem jej zostawić na pastwę losu. No ale wyszło jak wyszło. Lili i tak umarła z rąk Clementine. No ale Lili sama jest sobie winna, tak szczerze mówiąc. Tak więc no. No i tutaj koniec też był dosyć emocjonujący. Tutaj zabili nam oczywiście też Mitcha. Nie mieliśmy na to wpływu. A i początek drugiego odcinka, ten pierwszy mój odcinek z tego epizodu był nudny troszeczkę, bo tam trzeba było poprzepraszać ludzi, no to było troszeczkę monotonne, ale wiecie, no. Telltale Games z jednej strony chciało pokazać, że rozwija się z tymi wyborami aż tak bardzo, że każda opcja dialogowa, każde powiedzenie jako Clementine AJ-owi, żeby kogoś tam przeprosił, żeby komuś tam pomógł, cokolwiek, żeby wyszło to nam na dobre, żeby przy okazji nauczyć go, jak powinno się funkcjonować w tym świecie pełnym szwendaczy. No, to jest również jak najbardziej na plus. No, na przykład ten odcinek ze szklarnią też był troszeczkę nudny.
No i tutaj te zepsute zabawki w sumie też były okej. Okay, bo tutaj poznaliśmy bardziej Jamesa. No i były naprawdę mocne akcje na tym statku. Naprawdę, przez 2 odcinki nam je towarzyszyły. Czyli praktycznie przez połowę epizodu mieliśmy naprawdę mocne wrażenia. Odcinek 4 to była totalna płakuwa. Jezus Maryja. Ja nawet we 4. epizodzie płakałem, mimo że w 5. się dowiedziałem, że Clementine jednak przeżyła. Naprawdę, ja jak zobaczyłem w tym odcinku, że Clementine chodzi chociażby na tych kulach, nie ma tej nogi, ale żyje. Ważne, że żyje. Że nie zostawiła AJ-a, mimo tego, że mu wtedy obiecała to, kiedy drugi raz go porwali. Naprawdę. To jest coś niesamowitego. Jestem bardzo szczęśliwy. I daję tej grze 9,7 na 10. Bo naprawdę ta gra na to zasługuje. Mimo że było właśnie tych parę momentów nudnych, oni i tak nadrobili to albo końcem epizodu. Albo właśnie udawaną śmiercią Clementine. No Jezu, jeszcze nikt mnie tak w chuja nie zrobił. Naprawdę. Ach, dalej mi się w to głowie nie mieści. I szczerze mówiąc, ja zamiaruję sobie przejść jeszcze raz wszystkie epizody i w ogóle wszystkie części The Walking Dead od nowa, ale to już w wersji odświeżonej na PlayStation 4. Znaczy, odświeżonej. Może co najwyżej pierwsza część będzie odświeżona. I może druga. I słuchajcie, ogólnie tak z innej beczki. Jeśli słyszeliście o innych grach od Telltale Games, czyli na przykład o The Wolf Among Us, ma wyjść też niedługo drugi sezon The Wolf Among Us. Ale no, zapowiadają go już od 5 lat. A końca nie widać, nawet daty premiery nie widać. Ale oczywiście, jeśli The Wolf Among Us pojawi się już do niego spolszczenie, to na 100% zrobię wam odświeżenie pierwszej serii, czyli pierwszego sezonu, żeby sobie go ograć od nowa, pokazać wam i żeby sobie też odświeżyć informacje. I żeby przy okazji od razu zacząć drugi sezon. Słuchajcie, po tej serii będzie prowadzona seria z LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Tak więc seria jest, że tak powiem, zaplanowana. Aktualnie w sumie to nawet LEGO Star Wars The Skywalker Saga już jest u mnie na kanale, już któryś tam odcinek. Ale no ja to nagrywam dosłownie w dzień premiery The Skywalker Saga. Tak, więc no. Tak więc po tej serii nic nie będzie. To tak jakby wchodzi, ta seria, że tak powiem, ucieka. Nie ma żadnych planów. Tylko później właśnie powiedzmy, że wchodzi to LEGO Star Wars, które już jest niby aktualnie prowadzone, ale no, że tak powiem, LEGO Star Wars wsiąknie to do Walking Dead. Powiedzmy, to jest taka przenośnia, od razu mówię. Tak więc słuchajcie, chciałbym bardzo, bardzo podziękować jednemu z moich widzów, który obejrzał dosłownie każdą serię z The Walking Dead. Dziękuję, Damian, że obejrzałeś wszystkie The Walking Deady od samego początku do samego końca. Jestem ci za to bardzo wdzięczny i no i w sumie nie wiem, co więcej powiedzieć. Po prostu dziękuję, że mogłem sprawić ci tą przyjemność, zająć twój czas i pokazać ci tak niesamowitą grę jak The Walking Dead: The Final Season. Przy okazji możesz mi napisać, która z tych wszystkich części była dla ciebie najlepsza i które intro ze wszystkich sezonów ci się podobało, bo to też mnie
To pytanie mnie, że tak powiem, po prostu to mnie korci, że tak powiem, to pytanie. Korciło mnie już od dłuższego czasu, ale właśnie czekałem na tą chwilę. Tak więc słuchajcie, z The Walking Dead The Final Season oraz ogólnie z całej serii The Walking Dead to by było na tyle. Wątpię, żebym wrócił do jakiejkolwiek części. Bardzo, ale to bardzo możliwe, że pokażę wam The Walking Dead Mission, ale pokażę wam to The Walking Dead Mission w wolnym czasie, ponieważ no, aktualnie prowadzę dwie swoje premierowe serie na kanale, więc ciężko mi znaleźć czas. Plus muszę jeszcze skończyć Journey to the Savage Planet z Laurą. No i wiele innych też rzeczy, co nieprawda. Tak więc... mam nadzieję, że ta seria i w ogóle cała seria The Walking Dead wam się nie spodobała. Jeśli ominęliście jakąkolwiek serię z The Walking Dead na moim kanale, bardzo, ale to bardzo polecam sobie je nadrobić, ponieważ naprawdę warto. Naprawdę warto. No. Naprawdę warto. Jednym słowem. Jednym słowem mogę to powiedzieć, nie? Naprawdę warto. Tak więc zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. No i widzimy się w serii, która już jest aktualnie prowadzona i nazywa się LEGO Star Wars The Skywalker Saga lub w następnych seriach, które zobaczycie na moim kanale. Na razie i cześć. Do zobaczenia.